konferencji prasowej, konferencji podsumowującej projekt Cieszyn Miasto Samowystarczalne, realizowany w mieście, w naszym mieście ze środków norweskiego mechanizmu finansowego w latach 2014-2021. Ważne w ramach programu Rozwój Lokalny. Dzisiaj chcielibyśmy w takich 6 krótkich prezentacjach przedstawić to, co w ramach naszego projektu zostało zrealizowane. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Witam panią burmistrz Gabrielę Staszkiewicz, witam dyrektorów, naczelników, kierowników wydziałów, jednostek gminnych. Witam przedstawicieli mediów, którzy odpowiedzieli także na nasze zaproszenie, ale także witam zaproszonych gości i ekspertów, którzy także podzielą się tym doświadczeniem podczas realizacji naszego programu. Bardzo proszę panią burmistrz o zabranie głosu na początek i kilka słów. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Was wszystkich. No myślę, że szczęśliwie, jak to tutaj z panią dyrektor mówiliśmy, dotrwaliśmy do końca. I ten projekt wiele nas nauczył. Nauczył nas i w tym momencie, kiedy go przygotowywaliśmy, czyli pisaliśmy wniosek, konsultowaliśmy z mieszkańcami, będąc też w przestrzeni miejskiej, na rynku, pamiętacie ten cały miesiąc konsultacji, żeby ten wniosek napisać. Potem bardzo dużo takich emocji, bardzo dużo opóźnień też w tym, jak go podpisywaliśmy i w końcu, kiedy te środki do nas trafiły, mogliśmy zacząć realizować te wszystkie elementy, które w mieście się nowe pojawiły, ale mogliśmy cały czas się jeszcze uczyć i uczyć się tego, jak słuchać mieszkańców, jak mieszkańcom przekazywać te nasze pomysły, jak je realizować. Był to bardzo, bardzo skomplikowany proces i myślę, że wiele z pracowników urzędu również było w to zaangażowanych i to pozwoliło nam też no, rozwijać się, bo w końcu o to nam wszystkim chodziło. To nie chodziło tylko o wydanie pieniędzy na inwestycje, które w mieście się pojawiły, ale właśnie o to, żeby zdobyć nowe kompetencje, zdobyć nową wiedzę i poszerzyć też to całe spektrum informacji dotyczące i konsultacji z mieszkańcami i wdrażania pewnych mechanizmów. Wizyty studyjne, które odbyliśmy w Norwegii, też dały nam kolejne impulsy do tego, żeby zmieniać nasz Cieszyn i myślę, że o to nam wszystkim chodziło. Jesteśmy, myślę, dobrze przygotowani do tego, żeby realizować kolejne projekty i starać się o nowe środki, może nie norweskie, a tym razem jakieś inne, ale myślę, że wszystkich nas to wzmocniło i też pozwoliło nam znowu poczuć się jednym organizmem i to po tym doświadczeniu, jak robić konsultacje w COVID-zie, jak robić konsultacje w czasie epidemii, też myślę dało nam wiele nowych kompetencji. Także ja się bardzo cieszę, mamy to i myślę, że jestem wyrazicielem też wielu osób, które zwłaszcza w ostatnim czasie bardzo intensywnie starały się doprowadzić ten projekt do końca. Jesteśmy prawie na ostatniej prostej.